No i zobaczymy, czy tu się zamachnie na ten rezultat. Charles Ali na torze szóstym. Będzie go gonił Vincenzo Felicetti, reprezentant Włoch. Otóż prezentację mamy, tak. Gwiazda Masters, no, światowa. Felicetti 27.53, też dobrze biega. Drugi, jeśli chodzi, Trevor Gaptil, reprezentant Nowej Zelandii. Na torze trzecim Roberto Paesani, reprezentant Włoch. I na drugim Masahiko Yamasaki. A na torze pierwszym Peter Crumble, Australijczyk. Ale myślę, że bieg Charlesa Aliego to będzie sama przyjemność oglądania tego wyczynu. Patrzmy. Charles Ali na torze szóstym, za nim Vincenzo Felicetti. Poprawka, trzeba cofnąć palce sprzed linii. Dość nisko uniósł biodra na pozycji gotów Charles Ali, ale ruszył jak zwykle błyskawicznie. No świetny rytm. Przypomnę, 26-45, taki jest jego rekord świata. Zobaczymy, co on zrobi tutaj. No nikt się do niego nie zbliży, po prostu biegnie sam, biegnie po złoto, biegnie po kolejny tytuł mistrza świata i może po kolejny tytuł najlepszego Mastersa na świecie. 25! Nie. Nie zatrzymał się stoper. Moim zdaniem tam był rekord świata. Poniżej 26 sekund. 26-11 jednak. 26-11, czyli rekord świata. Jest nowy rekord świata. Wiedziałem, że jest nowy rekord świata. 26-11 pobił po raz kolejny swój własny rekord świata. No naprawdę. Jest to duża postać. Wygrywa finałowy bieg na 200 metrów.